Jego lub jej myśli, uczucia i zamiary. Kochani Państwo, zapraszam Was na wróżbę z kart Lenormanda. Tutaj mamy jedną talię kart Lenormanda, Old Style Lenormand, czyli Lenormand w starym stylu. I kochani, powróżę Wam, jest to jedna wróżba, nie ma żadnych grup, nie ma żadnego wyboru, tylko jedna wróżba, którą oglądnijcie proszę od początku do końca. Myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej, niezależnie czy ta osoba ukochana jest mężczyzną czy kobietą. Dobrze, kochani Państwo, skupcie się na Waszej osobie ukochanej i ja Wam już położę karty. Zapraszam Was oczywiście do komentowania po tym filmiku. Napiszcie, czy wróżba z Wami rezonuje. Możecie nawet napisać, w jakim stopniu rezonuje, co się zgadza. Oczywiście proszę Was o lajki dla rozwoju kanału. Jest to bardzo istotne, żebyście byli aktywni. I proszę również o subskrypcję, jeśli jeszcze nie jesteście moimi subskrybentami tego kanału, naciśnijcie na subskrybuję, naciśnijcie dzwoneczek u góry i wtedy YouTube powiadomi Was o wszystkich moich nowych premierkach. Więc kochani, zapraszam do subskrypcji, lajków i komentarzy. Oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, jeśli potrzebujecie taką wróżbę. Ja wyślę Wam od razu warunki takiej wróżby. Umówimy się na termin i wyślecie mi wtedy po wpłacie Wasze zdjęcia, daty urodzenia, pytania itd. I wtedy powróżę Wam osobiście. Zapraszam. Dobrze, kochani moi. Tutaj na dnie talii mamy słońce, czyli coś bardzo pozytywnego, piękne, gorące uczucia, emocje, pożądanie, namiętność, dobre pozytywne myśli, dobre pozytywne energie i wibracje. Słoneczny czas, lato, gdzie dużo pozytywnych tutaj spraw, tak koło Was się dzieje. Dobrze, zobaczmy myśli Twojej osoby ukochanej. Wow, tutaj mamy jakieś dwie kobiety. Dwie kobiety, lady i lady, widzicie? I ósemka, czyli śmierć. Słuchajcie. Aha, nie, przepraszam, muszę... Ale nie, tak się już zdarzyło, więc zostawmy to. Jakby on miał w głowie rzeczywiście tutaj dwie kobiety. Te dwie kobiety jakby o sobie wiedziały. Wiedzą o sobie. Może jest jakaś żona, ty jesteś kochanką lub ty jesteś żoną, ona jest kochanką. Są dwie kobiety i tutaj on musi jakby dokonać być może wyboru. Wyboru i tutaj zdecydować się pomiędzy tymi kobietami, ponieważ jest śmierć, czyli musi być jakaś transformacja, wielka transformacja, tak? Coś zakończyć i coś tutaj się zmieni. I jakieś przemiany, zmiany. Także tutaj coś, być może on myśli właśnie w głowie, na poziomie mentalnym o wyborze, o zdecydowaniu się, o jakimś ważnym kroku. Ponieważ śmierć mówi o tym, że skończy coś i zacznie coś nowego. Wow. W sercu. Zobaczymy jego serce, jego uczucia. Bo nam się już tutaj bardzo ostro zaczęło, kochani. Na pewno jest jakiś trójkąt, myślę. Lub czworokąt, tak? Ale trójkąt na pewno. Mamy tak. Drzewo, rycerz i kosę. Wow. Znowu. Więc tak, drzewo, czyli coś on chce tutaj, by się rozrosło. Wyleczyć jakieś sprawy, uleczyć.
Będą jakieś wiadomości od Niego, jakaś akcja, coś się nowego zacznie, jakiś nowy początek, czyli po tej transformacji, zmianie, tutaj On będzie pisał, będzie, nie wiem, chciał spotkania, będzie jakaś akcja. I tutaj, no być może do spotkania nawet nie dojść przez jakieś tutaj problemy, nie wiem, jakieś turbulencje, transformacje, ponieważ mamy kosę. Czyli tutaj, no być może ta kosa mówi też, że on skończy tutaj z jedną z tych kobiet. Nie wiem, jaka to, jakiej ty jesteś konstelacji, ale z jedną z tych kobiet może zakończyć. I może tutaj być do ciebie o tym jakaś adekwatna wiadomość, tak? Że on tutaj coś zakończył i że potrzebuje zmiany, potrzebuje transformacji. Chce uleczyć tutaj wszystkie sprawy, chce by się tutaj spotkania czy komunikacja z Tobą, osobą pytającą, rozrosła. Zobaczymy jego plany. Wow, jaka ciężka dzisiaj jakaś konstelacja, ponieważ ewidentnie wyszedł tutaj no co najmniej trójkąt. Tutaj mamy, tak, rozstaj dróg, czyli stoi na rozstaju dróg. Rozbieżność dróg, widzicie? Nie wie jeszcze, jaką podjąć decyzję. Są tutaj dwie kobiety. I bukiet, czyli jakieś zaproszenie i lilię. Uwaga, żeby tylko nie chodziło jemu o seks, jak się tutaj zgłosi, przyjdzie, przyjedzie. Ale jest jakieś zaproszenie, są jakieś tu romantyczne spotkania, seks, jakieś intymności. No jest jakaś harmonia, jakiś balans, jakaś piękna, przyjemna, radosna, sympatyczna atmosfera. Ale on tutaj stoi na rozdrożu dróg, czyli jeszcze się zastanawia. Tak, ma tutaj dwie kobiety, wyszły ewidentnie i ma tutaj kwestię wyboru, ale przyjdzie do Ciebie wiadomość, będzie chciał się spotkać, będzie chciał zaprosić, będzie chciał być może zbliżenia. No oczywiście uwaga, by nie tylko chodziło o seks, prawda, jeśli ma jeszcze dylemat wyboru i nie wie kogo wybrać, więc uważajcie, by się on najpierw zdecydował, co chce, czego chce i do czego on podąża. No ale pozytywna tutaj wyszła przecież karta, jeśli chodzi o jego decyzję, tak? O jego, nie wiem, wydarzenia, o Twoje wydarzenia, o Waszą relację, jeśli pytasz, tak? Pozytywne sprawy, pozytywnie się rozwiną sprawy dla Ciebie, osoba pytająca, ponieważ ten rozkład jest dla Ciebie, tak? Więc tutaj pozytywny rozwój spraw widzę. Także Ty też musisz pozytywnie myśleć i pozytywnie jego inspirować. No, dzisiaj bardzo, bardzo ciekawe czytanie, ponieważ od razu mnie zaskoczyły te dwie kobiety tutaj na początku. No, ale jest śmierć jedną z tych kobiet, czyli jakaś kwestia wyboru. I wiadomość dla Ciebie, która nadejdzie i tutaj Wasze jakby spotkania, czy komunikacja, czy relacje się rozrosną. No i tutaj dojdzie do zaproszenia, spotkania, tak? I jakaś piękna, romantyczna tutaj chwila, sytuacja. Także życzę Wam takiego pięknego spotkania. Wszystkiego dobrego, kochani. Dobrego rozwoju spraw. Jeśli jesteście oczywiście w takim układzie trójkąta lub czworokąta lub no jeszcze jakichś innych ciężkich układach, to tutaj na pewno są jakieś zmiany, które pokazują karty Lenormanda. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, zapraszam. Do usłyszenia już wkrótce.